Moim i Państwa gościem jest pani Monika Modła, wicedyrektor Centrum Kultury 105 w Koszalinie. Witam Panią serdecznie. Dzień dobry Państwu. Pani dyrektor, Dni Koszalina 2022 już za nami. Jakby tak w wielkim telegraficznym skrócie podsumować ten czas? Trudno to wszystko tak podsumować w wielkim skrócie, ponieważ działo się bardzo dużo. I mimo nierozpieszczającej nas pogody, była fantastyczna frekwencja ze strony mieszkańców, z czego się bardzo cieszymy, ponieważ zarówno koncerty w amfiteatrze, jakby i wszystkie działania wokół amfiteatru, które przygotowaliśmy, ale było tego bardzo dużo w tym roku, cieszyły się bardzo dużą popularnością. Największą, można powiedzieć, oczywiście koncert końcowy Agnieszki Chylińskiej, Bryska i Lambery. To przebiło wszystkie możliwości, które my się spodziewaliśmy, ponieważ sprzedaliśmy koncert w 4000 miejsc, a podejrzewam, że gdyby nasz piękny, nowy amfiteatr miał 1000 miejsc, też byśmy je sprzedali. Więc tego bardzo się cieszymy, ale również niedzielny pokaz Strongmanów. Tu muszę powiedzieć, że to naprawdę organizacyjna taka petarda, bo to coś nowego dla mieszkańców Koszalina. Co będziemy ponawiać, mam nadzieję, bo sprawdziło się, podobało się i wszyscy byli zadowoleni. Natomiast nie odbyła się jedna rzecz, na którą już dzisiaj chciałabym Państwa serdecznie zaprosić, ponieważ nie odbyła się Noc Kolorów, którą serdecznie zapraszaliśmy też razem z Panem Prezydentem, bo to też nowe działanie, które miało się odbyć w ramach Dni Naszego Miasta, czyli piękny pokaz świateł przy fontannie w parku. I ten pokaz odbędzie się 9 lipca w tym samym miejscu, także miejmy nadzieję, że pogoda już wtedy nam dopisze, będziemy mieli plusowe temperatury bezdeszczowej. Serdecznie Państwa już dzisiaj zapraszam. Pani dyrektor, no ale chyba dobrze, że się jednak ten pokaz nie odbył, bo tyle tych atrakcji, tyle wydarzeń pośrednich i bezpośrednich w różnych instytucjach. No działo się bardzo dużo, więc ten pokaz, no mimo takiej pogody, to chyba lepiej, że będzie w lipcu. To były względy bezpieczeństwa, natomiast bardzo nam zależało, żeby ten pokaz się odbył, bo zależało nam na atrakcyjności całych Dni Koszaliny, ale tak jak Pan redaktor mówi, te Dni Koszaliny były na tyle atrakcyjne i tyle wydarzeń się odbyło, że to jedno wydarzenie, które ze względu bezpieczeństwa pogodowego, no i bezpieczeństwa BHP w tym przypadku, musieliśmy przenieść, to będzie dodatkową atrakcją letnią. No pogoda nie rozpieszczała. Najgorzej chyba było w sobotę. Dokładnie tak. Parę wydarzeń miało dosyć niską frekwencję, no ale piątek i niedziela wynagrodziły chyba organizatorom. Tak, oczywiście, ale ta sobota nie była taka zła, bo nawet bieg kolorów odbył się w parku, na który też obawialiśmy się, że ten deszcz nam zablokuje pewne działania. Niemniej jednak przyszły rodziny, przyszły dzieci w każdym wieku, bo i młodzież miała swoją trasę wytyczoną do biegu i sypali się tymi proszkami. I odbyło się, naprawdę nie musieliśmy rezygnować z niczego. Każda grupa wiekowa znalazła dla siebie coś i wszystkie wydarzenia, może trochę mniej, tak jak Pan redaktor powiedział, w przypadku na przykład biegu kolorów było tych osób niż w latach poprzednich, jak organizowaliśmy, ale pozostałe wydarzenia, czyli Smolasty, Agnieszka Chylińska, 35-lecie zespołu ludowego Bałtyk, frekwencja w pełni dopisała, pokaz Magika, iluzjonistę w sobotę o godzinie 12, który się odbył dla dzieci i dla rodziców. Tutaj frekwencja była taką, jaką my zakładaliśmy, więc mieszkańcy Koszalina chcą. Był pewien czas dla nas taki, który nas pozamykał w domach. COVID, nie wychodziliśmy, oglądaliśmy kino w domu na przykład, tak? Nie chodziliśmy na imprezy. Teraz jesteśmy tego spragnieni, chcemy tego kontaktu z drugim człowiekiem, chcemy się spotkać, chcemy iść na jakieś wydarzenia. Poza tym też jakby ten czas nas nie rozpieszcza, bo mamy z COVID-u przeszliśmy na dość taką smutny temat wojny w Ukrainie. Więc to jakby wszystkie te działania działają trochę odwrotnie niż byśmy chcieli, ale już chcemy też wyjść i cieszyć się i funkcjonować normalnym życiem. Myślę, że te Dni Koszalina rozpoczęły taki fajny trend w mieście do życia kulturalnego i będziemy dalej, mamy bardzo dużo niespodzianek dla Państwa przygotowanych. No właśnie, mówi Pani o trendzie, że budzimy się do życia, tak? Kultura w Koszalinie zaczyna się budzić po pandemicznej, powiedzmy, grozie, więc co Centrum Kultury szykuje dla mieszkańców Koszalina zaraz po Dniach Koszalina? No bo mamy czerwiec, lipiec, sierpień, cały sezon, pewnie mnóstwo atrakcji, 2 lata, nie działo się zbyt wiele. Nie zatrzymujemy się, startujemy, także zaraz po Dniach Koszalina startujemy z festiwalem Młodzi Film, 41. edycja festiwalu Młodzi Film, już od 6 czerwca do 11 w Centrum Kultury i w innych miejscach zlokalizowanych w mieście. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie, bilet 0 zł, kino otwarte dla wszystkich, wspaniałe pokazy krótkich, długich metraży, debiutów filmowych.
Zapraszam do amfiteatru, gdzie będzie strefa tak, muzyczna. Więc to wszystko będzie się działo w tych dniach. Zapraszam na naszą stronę internetową. Tam na bieżąco będzie można przejrzeć cały program festiwalowy. Ale zaraz po festiwalu, tak jak powiedziałam, nie przestajemy działać kulturalnie. Mamy Ulicę Smaków, projekt polsko-niemiecki, powiązany z projektem dla Ukrainy, czyli koncert Gala Cygańska, organizowana razem z Fundacją Pokoloru Świat. Robimy działanie, będziemy zbierać pieniądze na rzecz Ukrainy, czyli bilety w cenie 39 zł, nieduże bilety, a mogą pomóc naszym przyjaciołom z Ukrainy. Także serdecznie Państwa zapraszam na ten koncert 26 czerwca, ale przed koncertem, tak jak wspomniałam, od godziny 12 już przed amfiteatrem będzie Ulica Smaków. Polsko-niemiecka Ulica Smaków, ale z akcentem ukraińskim, czyli będziemy gotować gar ukraińskiego barszczu, będzie wiele różnych innych atrakcji, będą zespoły ukraińskie, także będzie się działo już od godziny 12-26. Pan prezydent razem z nadburmistrzem Neubrandenburga będą gotować dla Państwa też specjalne danie, także już dzisiaj Państwa serdecznie zapraszam. A co dalej? Lipiec, sierpień. Tu dalej rozpoczyna się też wiele działań kulturalnych, ponieważ zaczynamy już od najmłodszych, czyli bezpieczne wakacje finansowane przez prezydenta miasta Koszalina. Tutaj wszystkie piątki wakacyjne będą zagospodarowane. Wiele koncertów w amfiteatrze dla dzieci zorganizowanych w ramach bezpiecznych wakacji. Mamy bardzo dużo przygotowanych już koncertów, takich agencyjnych, wynajmowanych też w amfiteatrze, typu Cleo, Cortez, Polska Noc Kabaretowa, Kabareton nasz tradycyjny koszaliński, już naszych gospodarzy Koń Polski. Także tych koncertów będzie bardzo dużo. Nie będzie ani jednej wolnej soboty, która będzie pusta w amfiteatrze, więc każdy znajdzie coś dla siebie i już dzisiaj zapraszam do zaglądania na naszą stronę. Na pewno znajdziecie Państwo coś dla siebie. A chciałbym jeszcze tak troszeczkę wrócić do Dni Koszalina. 35-lecie zespołu tańca ludowego Bałtyk. Wyjątkowe wydarzenie. Wyjątkowe wydarzenie, bo jest to wydarzenie takie nasze. Centrum Kultury 105 to jest nasz zespół amatorskiego ruchu artystycznego. W Centrum Kultury jest takich zespołów około 30, ale ten jest szczególny. Piękne stroje. Pani Bernadetta Durbacz, która prowadzi ten zespół od samego początku. To też było jej takie święto, które i zespołu całego nas prowadziła osoby, które wiele lat temu ćwiczyły, chodziły do tego zespołu, a teraz powróciły na 35-lecie i pokazały się na scenie. Także wydarzenie naprawdę dla rodzin, ale i dla nas wzruszające, bo mogliśmy zobaczyć ich wszystkich na scenie. A jak można było też zobaczyć? Piękne zaręczyny członków zespołu, czyli nie tylko taniec, ale również miłość w zespole. Także bardzo się cieszymy, że ten koncert się odbył. Było to naprawdę duże wydarzenie. Panie dyrektorze, tak moglibyśmy mówić o kulturze w naszym mieście bardzo długo, no ale niestety czas antenowy pomalutku się kurczy. Ja bardzo dziękuję Pani za rozmowę. Dziękuję ślicznie. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś będziemy mieli przyjemność porozmawiać o tym, co kulturalnego dzieje się w naszym mieście. Ja mam taką nadzieję, ponieważ mamy dużo do zaoferowania i dużo nowych pomysłów, także zapraszam Państwa serdecznie do koszalińskiej kultury. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo.